Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o Brahmi Babie, byłem dzieckiem. Miałem być może 8 czy 9 lat. Mieszkałem w Londynie i widziałem oraz słuchałem seniorów, joginów wracających z Indii, którzy odwiedzali Londyn lub w czasie ich podróży i opowiadali o czasie, który spędzili z Brahmi Babą. Dla niektórych z nich to być może spotkali go tylko przez kilka minut, ale mówili tak, jak gdyby to były najbardziej specjalne chwile w ich całym życiu. Tak jakby główne doświadczenie ich życia to było posiadanie tych kilku chwil spędzonych razem z Babą. A więc byłem już świadomy, że Baba był bardzo pokorną osobą i to ta pokora, która myślę początkowo była rzeczą, która przyciągnęła mnie, by żyć życiem pokory, by stawiać innych przed sobą, ale także byłem chętny udać się do Mount Abu, do Matubanu, by doświadczyć samemu i zobaczyć wszystko, jaki w istocie był Baba. A więc pierwszy raz kiedyś tam udałem, to było w grudniu 1982 roku. Miałem kilkanaście lat wówczas. I to było dosyć znaczące wkroczenie do Matubanu, do Pandavbhavan, w Mount Abu, w naszej głównej siedzibie światowej. To było tak w istocie jak wejście do innego świata. I oczywiście jest to miejsce, które Baba stworzył, równocześnie z mamą i innymi starszymi joginami. Dla mnie ono było dowodem osobowości Brahmi Baby i kultury, którą stworzył, to znaczy kultury służenia, kultury podźwigania, kultury pomagania innym. A więc to, co widziałem w ciągu lat w Matubanie, to, że ktokolwiek się tam udaje, czy to jest dojrzały, wieloletni jogin, czy ktoś, kto przyjeżdża pierwszy raz, bądź odwiedzający, gość, każdy doświadcza poczucia przynależenia i akceptacji. Mam wrażenie, że to jest ta wielka boska energia miłości, która jest znakiem wielkiej duchowej osoby, by sprawić, że druga osoba czuje się również wspaniale w obecności tej osoby. Zapominasz wówczas swoje własne bezużyteczne myśli, swoje własne niedopasowanie, a także czujesz się wspaniale, jako wspaniały i zniosły w towarzystwie takiej osoby. Pomimo, że Baby nie ma tam już dłużej, w jego fizycznej formie oczywiście, ale nadal można czuć tam jego obecność. I wkroczenie do Pandavbhavana, moje doświadczenie było takie, jakbym był uderzony przez tą bardzo czystą falę duchowej miłości. Same przejście przez bramę i wejście na dziedziniec i ta fala miłości i szacunku, ona jest obecna wszędzie, tak jakby przepływała na całym terenie kampusu. Każde słowo, które było wypowiadane, tak jakby były obwinięte w tą energię miłości i szacunku i oferowane Tobie jako prezent. W jaki sposób to się wydarza, że tak wielu potrafi zachowywać się w taki boski, wzniosły sposób? Wiemy, że dadis, wiele było ich wówczas. One oczywiście promowały to i były przykładami. Ale gdzie one się nauczyły? I wówczas docieramy do głównego przykładu, do źródła, Brahmi Baby. A więc nawet udawanie się do pokoju Baby czy innego z głównych miejsc w Pandavbhavan, czułem
bardzo głębokie poczucie osobistego połączenia. I myślę, że to jest rzecz, która zawsze przemawia do mnie przez wszystkie lata, że wspaniałą właściwością Baby była jego troska o innych, bez względu na to, kim byli. Brahma Baba jest znany jako Prajapita, ojciec ludzkości. I czasami powstaje pytanie, okej, no jaki jest dowód? Dowodem czegokolwiek w istocie jest zachowanie, sposób postępowania, które jest okazywane przez osobę, ponieważ końcowo to jest zachowanie, które określa ciebie, a nie twoje przekonania. Więc w ciągu dekad tak boskiego utrzymania i zachowania, rok po roku, to jest to, co można by się oczekiwać niejako od postaci ojca. I w ciągu lat widziałem, że tak wielu z nas ze świata przybywało w setkach czy tysiącach, ale ta sama kultura troski nadal istnieje. Ona oczywiście była dalej utrzymywana i przekazywana przez Dadi Janki, Dadi Prakashmani i innych, ale to Baba rozpoczął tą. Baba i mama stworzyli tą kulturę. A więc widzę również, postrzegam go jako tego, który włącza każdego, daje każdej duszy to, co naprawdę potrzebuje, duchowo służąc każdej duszy. I historie, które słyszałem od wielu seniorów, naprawdę ukazują to w świetle, jak ktoś potrafi odsunąć siebie po to, by postawić innych przed nim. I gdy słyszę te historie o tym, jak Baba zawsze zachęcał innych, by czynili postęp, często mówił, ty jesteś bardziej bystry ode mnie, jesteś mądrzejszy ode mnie. A więc to poczucie bycia bez ego i pokory było dla mnie bardzo atrakcyjne. Jednym z powodów oczywiście jest to, że żyjemy w świecie, który jest całkowitym jakby przeciwstawieństwem tego, a więc gdzie kultura ja najpierw istnieje, czy to w życiu społecznym, czy czytamy gazety, czy jest to zachowanie, jakie spotykamy na co dzień. A więc jestem przekonany, że funkcjonowanie bez ego jest jedną z trzech głównych lekcji, którą Baba nam zostawił. Jest naprawdę wielkim osiągnięciem dla ludzkiej duszy. Bycie bez ego jest taką rzeczą, że ktoś, kto potrafi odsunąć ego na bok, to wówczas jedyna rzecz, jaka ujawnia się z ciebie, to jest bardzo czysta miłość, bardzo boska miłość. I to ta czysta boska miłość w istocie, myślę, jest w stanie stopić ego drugiej osoby. I to jest jedyny sposób, jaki stoi przed ludzkością, by wynurzyć naszą wrodzoną boskość poprzez pracowanie nad pokonaniem naszego własnego ego, tak żeby ego innych również się stopi. Dodałbym także, że Brahma Baba jako przywódca był dla mnie także wielkim przykładem, czego dotyczy przywództwo, ponieważ Brahma Baba stawiał innych z przodu i umożliwiał im również stać się przywódcami, liderami. I słyszę historię tego. On nie był tym, który wycofywał się z grupy, nie siadał sam, medytował i uczył się, albo bardzo mocno zaangażowany w codzienne działalności, zaangażowany osobiście. I obrazy, które widzę Brahma Baby, jak był otoczony przez rodzinę, przez innych joginów, a więc był bardzo częścią tej rodziny. Ale największą umiejętnością przywództwa ze wszystkich, którą wyrażał Baba, to było zdobywanie serc i umysłów innych. Ponieważ, by to uczynić, można to zrobić tylko poprzez sposób, w jaki się ich traktuje w codziennym życiu, przez twoje zachowanie, nie przez wielkie przemowy, polityki, czy
obdarzanie prezentami, ale jak traktujesz innych każdego dnia? Jaka jest twoja postawa wobec nich? Czy jesteś, bez na to, czy jesteś przez nich chwalony, krytykowany? A więc praktycznie widzimy, że Baba stworzył globalny zespół duchowych sług. I myślę, że to być może jest największe dziedzictwo, to co pozostawił w sercach innych, wrażenia i wspomnienia, które pozostały w sercach innych, które zachęcają ich, by sięgać po to, co w nich najlepsze. I w ten sposób celem naszej pracy jest stworzenie świata jedności, świata, który jest piękny i świata harmonii. A tworzenie takiego świata może być wykonane tylko jako effort, jako wysiłek zespołowy, gdyż budowanie lepszego świata jest sportem zespołowym. I Brahma Baba zachęcał do tego, by być bardzo aktywnym we własnym wzroście duchowym, bo mogę wykonywać wysiłek tylko, gdy zajmuję się sobą. Ale drugą rzeczą jest opiekowanie się innymi i czucie się odpowiedzialnym za zachęcanie i dodawanie otuchy innym. A więc widziałem tendencję Baby, która przez nasze dadis była dalej kontynuowana, także przez Dadi Prakashmani, Dadi Janki, które pokazywały, że duchowość nie jest tylko osobistą podróżą, ale można odnieść sukces tylko wtedy, gdy zabierasz innych ze sobą. I jeśli pomagasz innym w ich podróży, czasami także ty sam potrzebujesz podróży. Więc jestem bardzo wdzięczny, że ten przykład Brahma Baby jest istnieje w życiu jako ludzkiej istoty, na którą można spojrzeć, która przeszła przez wyzwania życia, a miała także luksusy życia, a jednak potrafił to odłożyć na bok, wyrzec się tego, co osiągnął, aby stworzyć ten globalny zespół i stworzyć to zadziwiające miejsce, zwane Matubanem, gdzie każda osoba ze świata może przybyć i poczuć się jak w domu i napełnić swoje serce Bożą miłością, a nawet jeszcze większym, nie może być większego wkładu dla ludzkości niż stworzenie miejsca, gdzie dusza może uzupełnić, naładować swoje baterie i znaleźć najlepsze to, co jest w niej. Dziękuję. Om Shanti.